Sardynia Pedralonga. W dzisiejszym filmie zapraszamy Państwa na wspólną wycieczkę do kolejnej atrakcji wschodniego wybrzeża Sardynii. To Pedralonga, czyli Wysoka Skała. To jeden z zaułków pozbawiony plaży, a zatem i tłumów. Wyruszamy z miejscowości Santa Maria Navarrese. Kierujemy się drogą SS-125 w kierunku Bauneji. Po około 7 km skręcamy w prawo. Droga jest miejscami stroma, pełna zakrętów oraz ekscytujących widoków. Dojeżdżamy do dużego parkingu. Naszym oczom ukazuje się cel wycieczki w pełnej okazałości. To Pedralonga. Ta imponująca skała jest pomnikiem przyrody i zarazem drogowskazem dla żeglarzy. Można uznać ją za bramę do świata morza i gór. Pedralonga przez wielu uważana jest za skałę, jednak historia starożytna opisuje ją jako górę, której wielka część osunęła się w głąb błękitu morza. Ta wapienna skała mierzy 128 metrów i jest jednym z punktów pięknego szlaku Selvaggio Blu, który swój początek, koniec ma w Santa Maria Navarrese. Oczywiście tak wielka wapienna skała nie może tylko tak po prostu stać niczym bóstwo, które należy wielbić. Pomimo, że jest pomnikiem przyrody, zostały poprowadzone w niej drogi wspinaczkowe o różnych stopniach trudności. Thank you.
Miejsce to może nie jest idealne do opalania, ale oferuje mnóstwo ekscytujących zajęć dla entuzjastów przygód. Jednym z głównych atutów Pedralonga są doskonałe możliwości uprawiania turystyki pieszej. Ta okolica to raj dla miłośników wędrówek, ze szlakami wijącymi się przez bujne lasy i prowadzącymi do zapierających dych w piersiach punktów widokowych. Podczas wędrówki zostaniemy zaskoczeni panoramicznymi widokami krystalicznie czystej wody poniżej i powyżej widokiem wysokich, wapiennych klifów, które charakteryzują ten urokliwy region. Po dniu pełnym przygód koniecznie odwiedźcie restaurację na klifie, która oferuje niezapomniane doznania kulinarne. Nie tylko będziecie delektować się pysznym jedzeniem, ale także raczyć się panoramicznym widokiem na wybrzeże z tarasu. Pedralonga jest również fantastycznym miejscem do wędkowania, nurkowania i snorkelingu. Warto zanurzyć się w tym podwodnym świecie. To właśnie tutaj spotykamy się z największą ilością podwodnego życia na Sardynii. Zabierajcie zatem maski, płetwy i nurkujcie do wody. Niezależnie od tego, czy szukacie ekscytujących przygód, czy po prostu chcecie rozkoszować się naturalnym pięknem okolicy, Pedralonga jest obowiązkowym miejscem dla każdego miłośnika przyrody. Zdecydowanie zasługuje na to, żeby znaleźć się na liście must-see na Sardynii. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mamy nadzieję, że się spodobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz i lajka. Do zobaczenia w kolejnych filmach, nie tylko z Sardynii.